Merin jest z nami. Wracamy na Korus. Lecimy do najlepszej knajpy na Kobo. Modliszka się zmieniła. No, Cal i Bolt to raczej rzadko sprzątają. Sprzątałem dziś rano. Zaraz, na pewno? Nie, jednak nie. Przyznajcie. Merin, nie wiedziałem, że też lecisz. Może kupię steki ze skaza? Czemu w ogóle wróciłaś? Ja i Sir sądzimy, że Tanalor mógłby być azylem dla prześladowanych przez Imperium. Prześladowanych przez Imperium, hmm? To trochę ich będzie. Dobra, młody, siadaj. Jesteśmy na miejscu. Witam na Kobo. Cal, Cal, dobrze, że jesteś. Przegapiłeś całe zamieszanie, to było straszne. Coś się stało? Jeźdźcy nas zaszczycili. Spodobał im się ten twój droid. Zee? Zabrali ją, Cal, po prostu ją wynieśli. Zee została gwizdnięta. Oby mój salon był w porządku, Targl. Myślę, że ty to na nas ściągnąłeś. Jestem niewinny, panie Gris, przysięgam. Dagan ich przysłał. Chodzi mu o Tanalor. Zee musi mieć w sobie coś więcej niż sądziliśmy. Może ma coś w bankach pamięci. Odzyskajmy ją. Gdy Dagan dostanie to, czego chce, będzie po niej. Niełatwo będzie ją odbić. Baza jeźdźców jest na bagnach. Rozbebeszyli starego Luker Halka z czasu wojen klonów. Widzieliśmy go. Czyli mają ogromną siłę ognia. Tak jak my. Ma rację. Pora na nasz ruch. O, ktoś tu ma charakter. Mają już to, co chcieli. Wrócili do fortecy, są bezpieczni i spokojni. Nie będą się spodziewać. Może i nie, ale jeśli się mylisz, to będą chcieli się odegrać. Bez obaw. Zostanę tu i zaopiekuję się Grisem i resztą. Na pewno? Poradzicie sobie we dwójkę. Tylko nie pozwól mu pływać bez nadzoru. Chętnie pomogę. Niezły topór. Jestem Mosey. Merin. Dobrze. Pójdę przodem. Widzimy się? Zajrzeć w głąb siebie. Idziemy dalej, mały. Thank you.
No, jest. Mam swój namiar, lecę. Dałeś radę. Ktoś cię widział? Mnie? Nie ma szans. Co my tu mamy? Jakiś ślad droida? Jakiś dźwig serwisowy. Może tamtędy da się wejść. Lepszej opcji nie widzę. Dobra, znajdźmy jakieś przejście. Jedyna droga do Lukerhalka wiedzie przez to bagno. Może dla ciebie. Chcesz je przejechać, Bidi? Gdy będziesz gotów, wejdź na suwnicę. Będę czuwał. Przyjąłem. Dobry sposób, żeby nie upaczkać butów. Teraz musimy tylko uratować Zee. Trudno uwierzyć, że na tym bagnie może coś żyć. Zdaje się, że nasz szybołów sobie radzi. Widzisz ten budynek mały? Ktoś faktycznie tu mieszka. Albo mieszkał. Dzięki za przejażdżkę. Hejcia, chłopaku! Niebezpieczne miejsce na złapanie ryby. Nie. To niebezpieczna ryba na złapanie miejsca. Jasne. No dobra, to nie wyszło, ale i sarkazm złą jest przynętą. Skupiam się zresztą na swoim celu, strażliwym błotnym krabie. Jedna moja dawna załogantka, oficer na grapnelu, próbowała raz wyciągnąć kraba z morskiej piany, kiedy wtem, bam, poleciała za burtę. Na czym to ja? A tak, zmrygnęła z pokładu jak kwel ryba z rybackiej pustki. Krab wciągnął ją za nostrze. A czasem trzeba uderzyć pierwszym, nieprawdaż? Naprawdę w to wierzysz? O, giętki kompas może i nie posłuży ci na potężnych falach Mananu, ale nawigowanie po morzu dusz ułatwia znakomicie, nieprawdaż? Zostań na chwilę, a usłyszysz kolejny rozdział mej opowieści. Ano, wracamy do mojej służby na grapnelu. Wbrew temu, co podpowiadało serce, chwyciłem za harpun kosztem wędki. Całymi latami przemierzałem zewnętrzne rubieże, przeszywając każdą rybę na naszym szlaku. Talent miałem nielichy. Odłowiłem więcej ryb niż reszta załogi razem wzięta. Ale byłem głupcem i nie wiedziałem jeszcze, jak się zhańbiłem. Nie uszło to uwadze strasznego kapitana Łanieka Weta. Obsypywał mnie pochwałami, zostawiał najlepsze kąski. I minął zaledwie rok od opuszczenia Sakavitar, gdy zostałem starszym oficerem. Tuż po awansie leciałem z załogą na Manana, żeby sprzedać truchło Guberfisha. Ale wtedy, bam, gdy wynurzyliśmy się z nadprzestrzeni i naszym oczom ukazał się wielki oceaniczny świat, zjawił się także on. Najwspanialsze stworzenie, jakiem w życiu widział. Wieloryb cudownej proporcji.
lecz płynący po orbicie Manaara niczym prądem wschodnim w moich ojczystych stronach. Byłem zauroczony. Nie do wiary. Jak bardzo się zbliżyliście? Zabawne, że pytasz. Nie miałem czasu, żeby nacieszyć oczy, bo wpadliśmy prosto na niego. Krapnel odbił się jak sterta morskiego śmiecia. Spadliśmy prosto w dół, prosto w wodę, rozbijając grapnela o dno oceanu, gdzie skrywała się banda pirackich kwarenów, parszywe zefiry. Gdy wychynęliśmy z pękniętego kadłuba, kwarenowie otoczyli nas i zażądali darów wszelkiej maści, w tym daniny z ryb. Odpłynęliśmy więc, kapitan Łed, załoga i ja. Ale w głębinach byliśmy ślepi, więc szybko trafiliśmy na ślepy zaułek, gdzie oblegli nas kwarenowie. Przejdź innym razem, to dokończę opowieść. Powiedz mi, i nie mam na myśli nic złego, ale czy na takiej planecie można w ogóle znaleźć nowy czytnik? Sprawdźmy to miejsce. Myślisz, ile to jest warte? Nic nie jest warte zadzierania z jeźdźcami. Ruszaj się. Karl, co ty tu robisz? Mogę spytać o to samo, Zig. Jestem tu, żeby znaleźć Zi. Ta, ja też. A ja nazywam się Winnie Ellis. Jesteś Karl, tak? Ledwo się znamy, ale przydałaby mi się pomoc. Czego potrzebujesz? Słyszałam, że na bagnach żyje ptak o przepięknym upierzeniu. Ale gdy chciałam mu się przyjrzeć z bliska, capnął mój czytnik i odleciał. Dokąd poleciał? Mają gniazdo na jednej z kamiennych kolumn niedaleko. Poszłabym, ale Winnie mówi, że muszę zostać u jej boku. Tak! Chodzi o tamtą iglicę. Jest tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Zobaczę, co da się zrobić. Śnisz niczym gwiazdy. To takie powiedzenie z Coruscant. Może powiem po prostu dzięki, Karl. Nie ruszę tego, no ale nie ma innej drogi na tę kolumnę. Sprawdźmy to. Chodź tu, BD-1. Byłeś kiedyś w tak dużym okręcie, mały? Ja dawno temu. Nie cieszy mnie ta myśl, ale trzymają tam Zi, a ja nie wrócę bez niej. Hey.
Tutaj jesteś. Gotowy uratować ekscentrycznego droida z czasów Wielkiej Republiki? Tak, a ty? Przecież tu jestem, prawda? W górę. Zabij się droda! A więc jesteś Jedi, tak? Wszystkiego nie zablokuję, prawda? Prawda? Tego już nie wyciągnę. Ktoś tu jest. Mocną obronę. I to już koniec. Niezbyt ciepłe powitanie. Pukanie raczej odpada. Znajdziemy jakąś drogę. Widać, nie ma tutaj platformy. Jaki pomysł, Cal? Coś to czujesz, BD? Zdołasz rozwalić ten sprzęg? Przekonajmy się. W razie wątpliwości... Możesz na mnie liczyć, Kaz. Nic wielkiego. Blokada! Thank you.
Erin jednak dołączyła. Tak, jest zdania, że Tanalor bardzo pomoże ścieżce. Dobrze. Odkąd wróciła, masz lepszy nastrój. Dobra, skupmy się. Zee nas potrzebuje. Ta kupa złomu może lada chwilę zatonąć. Nie tam, wytrzyma. Tylko poczekaj, aż zobaczysz, co jest w środku. Pamiętam, jak kiedyś włamałem się na frachtowiec na Denady. Ta? Jakieś rady? Nie, w ogóle nie przypominał Lugerhalta. Nie wiem, dlaczego o nim wspomniałem. Możesz się tego pozbyć? Jak najbardziej. To się zdarza częściej niż myślisz. Nic dziwnego, że przegrali. Chodź, przejdźmy się. Upewnij się, że jest czysto. Tęskniłeś, BD? Gotowy? Zawsze. Wygląda na cenne. Może ci tego popilnuję? Prawie się nabrałem. Dobre znalezisko. Wrogów. Temu nie trzeba tłumaczyć. Żadnej litości. Najwyższa pora. Może sam nie liczyć. Mam zamknięć. Atakować na przednia. Odbite. Ledwo mnie drapną. Jesteś cały? Mędrzysz mnie! Blokuję! Wznosisz się coraz wyżej, co? Jakie? A co z tym wspornikiem? Możesz to popchnąć? No i proszę! Zawsze w ciebie wierzę. Idź dalej! Ja polecę na zwiat, żeby nic nas nie zaskoczyło. Bądź ostrożny.
Wspinanie się na sponiewierane okręty, jak za dawnych lat. Dokąd lecą? Podejścia do ataku. Startuję procedury. Eliminacja progu. Pomóż mi, proszę. Było zbyt blisko. Meldunki o obecności wroga. Atakują nas? Tutaj? Gotowy do walki. Odciąć okolice. Cokolwiek planuje Ravis, przyciągnęło niepotrzebną uwagę. Kiedyś okradanie tych przygłupich poszukiwaczy to była bułka z masłem. Ale teraz znaleźli sobie ochronę. Słyszę, jak latają w te i we w te. Słabiej umierają. Win! Tutaj, mały! Strzelam! Jeszcze się trzymam! Szknę go! Nie wydaje mi się! Niezłe ruchy! Korzystam z przewagi! Wracaj do siebie! Włączyć robotę! Smacznego! Teraz cały statek wie, że tu jesteśmy, he? Niech mi ktoś pomoże! Broń tu poma. Więcej nie spodłuję! Leci wodzie! Jesteś ranny! Nie ugnę się przed tobą! Nie poddam się! Nie tak łatwo, co? Napastnik!
pewnie Bołd. Chodźmy. Dziękuję, mały. Dobrze widzieć cię w jednym kawałku. Musisz być zadowolony, że dołączyła do nas Merin. Tak. Cieszę się, że pomoże nam... Czekaj, słyszysz to? Droidy niszczyciele! Świetnie! Pole ochronne! Chyba wszyscy. Z droidekami pierwszy raz walczyłem u boku mego mistrza w wojnach klonów. Zamarłem. Sam je musiał zniszczyć. Pewnie byłby z ciebie dumny. Mam nadzieję. Nic takiego. Tak więc wiesz, że nie tylko po to do nas dołączyła, prawda? Nie wiem, o czym mówisz. Niech ci będzie, Kal. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Turbowinda. Czy ja się domyślam, kto jest w środku? Muszę się przyjrzeć z bliska. Tak, to Zi. Dokąd ona jedzie? Do wieży kontrolnej. W takim razie to jest nasz cel. Widzę problem pod nami. Droidy! Bywało gorzej. Spójrz na te AAT. Mam pewien plan. Kal, po prawej. Widzisz? Pomyślałem, że narobię trochę hałasu, ściągnę ich uwagę, a ty się prześlizgniesz. Przegrupujmy się przy turbowindzie. Co o tym myślisz? Ryzykowne. Często ostatnio ryzykujemy. Powodzenia. Wzajemnie. Zna się na rzeczy. Statek nie lata, ale jest hangar pełen części. Armia, cała nasza, gotowa szukać mojego zaginionego mistrza. Nadejdzie czas, dam ci sygnał. Jaki sygnał? Tylko draśniecie! Przeciwnik jest wyzotem mobilny.
jedną. Kolejny kawałek priorytetu. Ciekawe, ile Doma za niego zapłaci. Potwierdzam kontakt. Wykryto cel. To mnie nie zatrzyma. Załóżmy szybki. Pomóż mi, Bidi! To jeszcze nie koniec? W porządku. Już po tobie. Mały! Zwinny jest. Stawiasz opór. Pamiętaj szkolenie. Bywało gorzej. Kolejny. Nie tym razem. Mały! Zabierasz nowe znajomości? Patrz na to! Dobrze cię widzieć. Ciebie również. Ktoś potrzebuje młota tego rozmiaru? Już na pewno nie. Nie mogłem znaleźć drogi do turbowindy. No to poszukajmy razem. Mały! Rządzisz, mały.
Hej, spójrz na to. Możesz to podłączyć? Mam pewien pomysł. Dobra. I co teraz? Nieźle. Co to za budowle? Teoretycznie nazywają się jurty. To kwatery mieszkalne. Widziałem je na Marek 9. Bardzo rzadko jest ich tak wiele. Kwatery mieszkalne? Niedobrze. Dobrze. Wkrótce będziesz służyć nowemu mistrzowi. Zwolnij. Wróg jest blisko. Zaraz do biegu. Nie chyb! Wróg nadchodzi! To im się nie podoba! Tak jest! Chwileczkę! Widzę ruch! Trzymaj się! Do dzieła! Pora za płyt! Rozumiano? Nie jestem gotów! Zawaleło! A masz! No dalej! Hej! Walczmy razem! Będę cię osłaniać, Karl. Pora walczyć! Nie dalej! Jestem taki szybki, Karl! Idealnie! Nie uciekniesz mi! Pora na walkę! Gaz mi cel! To jeszcze nie mój czas! Najwyższa pora! Nie złamiesz mnie! Nie teraz! A reakcja! Możesz to zrzucić na dół? Załatwione! Idziesz, Karl? Przeciąłem tę linę specjalnie dla ciebie. To nie pora, żeby się guzdrać, Karl. Hej, mały! Z tym?
mamy towarzystwo i to wrogo nastawione. Niech ktoś inny go dorwie. To nie jest mój dzień. Mamy towarzystwo. Uważaj. Potrzebuję więcej czasu. Wow. Jestem trochę zajęty! Jadar! Nic ci nie jest. Dobra, zatań! To było coś. Chyba nas nie lubią. Jak myślisz, jak zaginęły te pozostałe kompasy? Stawiam na Santari Cree. Nie żartuj. Jeśli wysłała Zee do tego zbiornika z Baktą, być może w tej historii kryje się coś jeszcze. Nie mogę otworzyć. Ratujemy Zee, uciekamy stąd, znajdujemy Tanalor, a potem... Co? Ja żyję z dnia na dzień. Może wymyśl coś z Merin? Ma swoją drogę, a ja swoją. Ta, słyszałem, że Jedi unikają związków. Zgadza się. Nie zapomnij, kim jesteś. Co to ma znaczyć? Zaufaj sercu. Na świecie jest coraz gorzej. Życie jest cenne. I szczęście też. To nie takie proste. To jest proste. Jeśli widzisz przyszłość z Merin, to idź w to. Nie rozumiesz, nie mogę po prostu. Boat. Ej, brzękacze! Tutaj! Jeszcze trochę? Idealnie. Dzięki. Poszukam innej drogi, a ty znajdź droida. I nie zgiń.